Siemanko, siemanko moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja właśnie przyjechałam na gimnastykę, na masaże. Jestem w takim niedoczasie, ja nie wiem jak po tym powrocie, nie mogę się ogarnąć. Czyli standard. Czyli tak, gimnastyka, masaże, później zakupy w Aldim. Właśnie przy Aldim zaparkowałam, bo tutaj jest obok ten budynek, do którego idę i co? Zapraszam na tego vloga chaotycznego, ale jakoś to ogarniemy. Halo. Ciekawy termin Metzdorf, Violetta. Ja, po Metzdorf Sie dürfen sich gerne schon. Gut. Dankeschön. No i sobie poczekam. Zobaczcie, są zestawy, chyba już się sugerują świętami, jakby ktoś miał ochotę na takie prezenciki, to już są gotowe do wyboru do koloru. A to co to? Kalendarz adwentowy. Można wygrać lot. Dobra, idę dalej. Jakieś nowości? Tego nie widziałam. Z witaminą C. Jak najszybszy efekt jest. No dobra. Tu na razie maseczek nie będę. A, potrzebuję płyn do demakijażu. Miałam sobie zamówić na Allegro. A może wezmę tu, nie wiem, czy tradycyjnie, tak jak brałam. No zobaczę, co jeszcze tu mają.
Słuchajcie, ja już właśnie wróciłam do domu. Kiedyś już wspominałam Wam, że w Rewe po weekendzie są robione takie właśnie siateczki z warzywami, z owocami troszkę tańszymi. To nie jest popsute, po prostu myślą, że nikt tego nie kupi. W jednej jest fasolka, por, mango, dwie cytrynki, jedna pomarańcza, dwa buraczki czerwone i kukurydza w kolbie. A w drugim mam sałatę lodową, parę marcheweczek, dwie mandarynki, buraczek, papryka zielona i żółta, limonka, no i rzodkiewki, oczywiście grzybki, więc coś na pewno z tego wykombinuję przez następne 2-3 dni. Fasolki jeszcze dokupiłam, bo wiecie, no jeśli chodzi o fasolkę, to jestem żerta baba. Kupiłam również na spróbowanie w takich małych buteleczkach czosnek w płynie i chili. Zobaczymy, czy to będzie się u mnie sprawdzać. Takie, wiecie, gdyby czosnku zabrakło świeżego, a trzeba, no to może akurat. Kawusia już zrobiona, więc lecę na górę chwilkę odpocząć. Dotarłam na górę do mojego salonu, oczywiście z kawusią. Słuchajcie, czuję się taka wysuszona, bo jest godzina 11:34. I wierzcie mi lub nie, ja do tej pory jeszcze zero wody, zero, 0,0. I to jest moja pierwsza kawa. Kawa jak kawa, ale że wody nie wypiłam do tej pory, no durna ja. Więc łyczek, przepraszam. W Rossmanie kupiłam jednak ten mój słynny płyn micelarny z Garniera i wzięłam również z Isana bezbarwną, taką bezbarwna, bezzapachowa pomadka do ust ochronna, pomadka ochronna jak pomadka ochronna, szału nie ma. Muszę się później ogarnąć, wykąpać po tym masażu, ale powiem Wam szczerze, tak mnie Bella no wymasowała, wyżyła się, mogłabym tak powiedzieć, na mnie, ale czuję takie ciepełko na pleckach, więc będzie dobrze, będzie dobrze. W Kiku nie znalazłam nic, co chciałam tak naprawdę, jedynie wzięłam takie dwie świeczuszki, jedna kosztowała 2,49, druga 2,99 euro. Kombinuję, żeby zrobić dekorację jesienną, ale nie w kolorach pomarańczy, wiecie, brązu, tylko taki stłumiony róż. Już kiedyś pokazywałam, że mam takie cztery jabłuszka różowe, dwa i niebieskie. Ale co Wam powiem? No niestety sklepy nie są przygotowane na moją wizję tegorocznej dekoracji, bo w takich kolorach, co bym chciała, no nic takiego nie znalazłam. Choć również się zastanawiałam, czy nie kupić ten sztuczny, nie wiem, to jest kwiat bawełny, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Takie neutralne kolory może bym to wzięła, ale może, zobaczę, jeszcze muszę to przemyśleć. A teraz co? Kawusia, relaksik, jakoś mi się gorąco zrobiło, musiałam się rozebrać z tej bluzy, odsapnę troszkę i no, trzeba się za coś wziąć, bo do pracy mam na popołudnie, ale na 17, więc mam troszkę czasu. Nie wiem, czy już Wam wcześniej wspominałam, ale po przyjeździe nie mogę się ogarnąć. A jak przyjechałam, to od razu padłam jak zabita, bo no, siedziałam na samym końcu w autobusie przy oknie, dobre to, ale siedziała koło mnie pani taka, wiecie, bardziej korpulentna, że pewną częścią ciała jeszcze zahaczyła o moje siedzenie, a jeszcze ten motor, silnik głośno chodził, więc nie spałam w ogóle, ale przeżyłam. No a co? W sobotę od razu do pracy. Nie wiem, jak Wy macie po urlopie, ale ten pierwszy dzień dla mnie, to ja się czuję, jakbym była w takim zwolnionym tempie. Chciałabym przyspieszyć, niby głowa chce, ale ciało nie reaguje.
dajcie znać, czy tylko ja tak mam, czy wy również. Dobra, widzimy się później. Dopijam tą kawę, żeby mi nie ostygła. Jednak Juka mi wypuściła korzonki. Bardzo się z tego cieszę i tu też wsadziłam tego grudnia, bo no tradycyjnie znowu jakieś robactwo było w doniczce. I tutaj również mi wypuściła, tylko muszę wziąć i poprawić tą jukę, bo jest skrzywiona, jak widzicie, żeby to prosto stało, jednak dało się odratować. A ja te kwiatki tak tu w kącie wszystkie razem postawiłam i z drugiej strony również, żeby pan mąż... O Jezu, jeszcze się wywali zaraz. Żeby pan mąż przy podlewaniu żadnego nie ominął. No, zapomniał o tych na dworzu, więc wyglądają jak wyglądają. Chyba raczej i się nie odratuje, no ale spróbujemy. No i co? Ale chcę coś ogarnąć dalej. No, naprawdę latam z kąta w kąt. Trochę w jednym, trochę w drugim. Pranie już powiesiłam. Tradycyjny, chaotyczny dzień. No, ogarnij się, kobieto, ogarnij. Się z Wami kolejnego dnia, a tak naprawdę witam się z Wami po to, żeby się z Wami pożegnać, bo wczoraj niestety po pracy już nie miałam siły, padłam jak zabita, a niestety nie pożegnałam się z Wami, a to tak niekulturalnie, więc przy kawusi żegnam się z Wami. Jak już widzicie, ja rozpoczęłam dzień w szlafroczku. Moim zdaniem sezon jesienny naprawdę jest otwarty, mimo że dzisiaj taka pogoda w kratkę, nie jest aż tak zimno, ale już gdzieś tam jakoś tak po pleckach nieprzyjemnie, więc szlafroczek został już u mnie wyjęty, ten taki cieplusi. Przyznam szczerze, że mam w planach kupić sobie jeszcze jakiś jeden, ale do tej pory nie znalazłam takiego, który by mi odpowiadał. Albo długość była nie ta, albo kolor nie ta, no. Wiecie, jak to u prawdziwej kobiety. A więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca. Widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!